już jest druga nasza odsłona wspólnej pracy, więc jak mogliśmy tutaj zobaczyć, nie tylko balet stricte, ale również modern, również jazz, również cheerleaders występują i wszystko to może pięknie się złączyć w piękną galę, w piękny pokaz. Grupy baletowe tutaj od tych rozkosznych małych szkrabów po tych już dużo starszych. Tak. Począwszy od właśnie takich maluszków 4-6 lat, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tańcem, po właśnie już dziewczynki, które są bardziej świadome, po aż najstarsze, które już wyraz mogą pokazać większy, szerszy na scenie. Te najstarsze, choć są dwie, dzisiaj widzieliśmy dwie, to one najwięcej mają do pokazania. No i tu już robią najtrudniejsze takie pa baletowe, że tak powiem. Tutaj mogliśmy zobaczyć właśnie dzisiaj fragment z baletu Esmeralda. Jak te maluchy się odnajdują, jak się udaje nad nimi zapanować, bo widać było, że energia je rozpiera. Tak, energia zawsze maluchy rozpiera, zwłaszcza, że tutaj jest duża publika i scena i co się dzieje, ale mimo wszystko one też bardzo, bardzo to lubią, żeby jak wyjść na scenę i poczuć jak ta baletnica. One bardziej obrazy, bardziej właśnie też gesty, bo to zawsze dla mniejszych dzieci bardziej jest takie przyswajalne, a zawsze mogą jakąś historię też tym pokazać. I cały rok, bo semestry w Moksiżenie trwają nawet 12 miesięcy, to tak mało, żeby opracować sztukę baletową, ale jak patrzyły się na to dziś, to prawdziwa radość i przyjemność tańca. No tak, to nie jest aż taki długi okres, ale właśnie dzięki temu, że dzieci mają też dwa razy w tygodniu zajęcia i jak chodzą regularnie, no to potem efekty widać później na scenie i nie ma potrzeby się właśnie stresować, że to tylko rok naprawdę, a dla nich to duży postęp mogą wtedy zrobić. Właśnie jak się widzi te początki, gdzie nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, a po efekt finalny już ze światłami, ze strojami, to jest naprawdę, aż się człowiek właśnie sam uśmiecha w duszy, że taki wielki progres i od takiego początku malutkiego powstało coś pięknego. Ze swojej strony jestem bardzo zadowolona i dumna z dziewczynek, z tego jaki postęp zrobiły, nawet nie przez cały rok, bo tu muszę wspomnieć koniecznie o pani Kasi Rzepeckiej, po której ja częściowo te grupy przejęłam, właściwie w połowie roku. I właściwie przez tą połowę roku naprawdę ja sama osobiście mogę przyznać, że postęp był ogromny. I bardzo miło mnie samej się oglądało to widowisko, tak? Jakie grupy właśnie zaprezentowały się tu pod Państwa, pani Kasi najpierw, teraz pani kuratela? No to najmłodsza Kukiełka, później grupa Cheerleaders oraz grupa Kreacja, czyli Kreacja taniec współczesny. Kukiełka to takie jeszcze mieszane, takie bardziej widowisko, cheerleaderki wiadomo, szał z bombonami, no i taniec współczesny Kreacja. Zaczęłam przygodę z tańcem 5 lat temu chyba, przez taką dość zabawną historię, bo przez rehabilitację poznałam się właśnie z panią Kasią Rzepecką, jakoś tak zainspirowała mnie do tego i jakoś tak wyszło, że zostałam tym instruktorem i bardzo się cieszę, że mogę się w tym rozwijać. Ja zajmuję się głównie tańcem współczesnym, jest to najbliższy mi gatunek tańca, jakoś tak przemówił do mnie i cieszę się, że mogłam w ogóle pomóc dziewczynom się przygotować. Dzisiaj pokazałyście efekt wielomiesięcznej pracy. Zgadza się. Całego roku od października. Trudno było wspólnie jednak połączyć ze sobą, czyli liderki, balet, taniec współczesny, właśnie was. Występowały tu i dzieciaki, i już dojrzałe kobiety de facto. Wydaje mi się, że te style tańca mimo wszystko się w jakiś tam sposób dopełniają. Balet tak naprawdę jest fundamentem każdego innego gatunku tańca, więc cieszymy się, że mogłyśmy pokazać właśnie taki przekrój, jaki oferujemy zajęć i rozwoju, którym można jakoś tam się kształcić. I okazuje się, że możemy być wszyscy na jednej scenie i świetnie się bawić, świetnie się zaprezentować. Większa zasługa jest pani Anny Ikielskiej Zimny. Ona jakby spinała całość tej gali, ale tak, trzeba było troszkę współpracy, trochę gdzieś tam spotkać się przy kawie po godzinach, ale myślę, że wyszło w porządku i jednak tu też duża zasługa dziewczynek, które uczestniczyły, tancerek, które przede wszystkim zrobiły to show.
To są dziewczynki w różnym wieku, ale wydawało się, że na tej scenie jak gdyby ta różnica nie gra roli. Tak, myślę, że jak jest publika, to każda dziewczynka gdzieś tam wewnątrz już czuje, że potrafi się zaprezentować jako artystka. Wychodząc już tu na scenę, te dziewczynki przestają być takimi zwykłymi dziewczynkami z ulicy, stają się artystkami i wtedy ta różnica wiekowa chociażby zanika. Niektóre z nich tańczą i w grupie cheerleaders i później widziałam je też na scenie w tych grupach tego tańca nowoczesnego. Tak, i to bardzo cieszy, że dziewczynki szukają, co im się najbardziej podoba, a dodatkowo, że nawet widać, że podoba im się wiele rzeczy, że tak naprawdę cieszy je po prostu tanie. Także tak, najwięcej faktycznie dziewczynek się mieszało między cheerleaderkami a tańcem współczesnym, gdzie właściwie dwie całkiem odrębne, powiedzmy, formy tańca, ale widać, że miłość do tańca po prostu wygrywa zawsze.